zdjęcie projektu punktu 16, projektu uchwały w sprawie utworzenia podstawowej szkoły sportowej w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku. Dziękuję. Przewodnicząca Komisji Edukacji złożyła wniosek dotyczący zdjęcia z porządku obrad punktu 16 dotyczącego powołania szkoły sportowej we Włocławku. Ja składam kontrwniosek, a właściwie proszę Państwa o podtrzymanie decyzji dotyczącej głosowania nad tymże projektem uchwały. Ja tylko przypomnę, że Rada Miasta w listopadzie 2016 roku podjęła uchwałę intencyjną w sprawie powołania dwóch szkół w ramach Zespołu Szkół nr 4. Do tej pory nie doczekaliśmy się realizacji tej uchwały intencyjnej ze strony organu prowadzącego, ze strony pana prezydenta miasta. W związku z tym dwa projekty uchwał złożyły kluby Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Prawa i Sprawiedliwości. I ten wniosek, punkt 16, to był wniosek mojego klubu Prawa i Sprawiedliwości na temat utworzenia szkoły sportowej. Niestety poprzez to, że pan prezydent i osoby z nim związane rozpętały wojnę na temat Zespołu Szkół nr 4, która negatywnie odbiła się na kwestii związanej również i z naborem, to mamy sytuację taką, że była potrzeba złożenia tych uchwał wcześniej intencyjnych, teraz uchwał dotyczących powołania tychże szkół. Wnoszę do Wysokiej Rady o to, żeby procedować nad tym projektem uchwały, a do pana przewodniczącego przekazuję projekt autopoprawki związanej z tym projektem uchwały. Pragnę w imieniu klubu SLD zgłosić również autopoprawkę w kwestii utworzenia technikum poligraficznego w Zespole Szkół nr 4. Przekazuję na ręce pana przewodniczącego te dokumenty i chciałbym prosić o 15-minutową przerwę dla klubu radnych SLD w związku z tymi zmianami, które zostały w tej chwili ogłoszone. Dziękuję bardzo. W związku ze złożeniem przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości autopoprawki do projektu uchwały w sprawie utworzenia podstawowej szkoły sportowej w Zespole Szkół nr 4, w zasadzie autopoprawki do publicznej szkoły, co jest troszeczkę sprzeczne z projektem uchwały, proszę o ponowne wniesienie i procedowanie w porządku obrad. Czyli wycofuje pani radna wniosek o wykreślenie. Dobrze. Wycofanie. Przechodzimy do pracy nad punktem 17 naszego porządku obrad, w którym zajmować się będziemy projektem uchwały w sprawie utworzenia technikum nr 7 w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku. Szanowni Państwo, Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej po konsultacjach z dyrekcją oraz kadrą dydaktyczną Zespołu Szkół nr 4 wyszedł z propozycją utworzenia technikum nr 7 w ramach organizacyjnych wyżej wymienionej placówki. Poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe dwa kierunki kształcenia może przysłużyć się rozwojowi Zespołu Szkół nr 4 oraz samego Włocławka poprzez zwiększenie liczby uczniów korzystających z placówki będącej podległej miastu. Technikum nr 7 kształcić będzie uczniów w zawodach technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik procesów drukowania. Realizując przy tym zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne, uwzględniając predyspozycje ucznia. Nowe kierunki kształcenia zwiększają konkurencyjność absolwentów na rynku pracy oraz pozwolą na kontynuowanie nauki na poziomie akademickim. W dobie zaawansowanego rozwoju technologicznego oraz ekspansji marketingu zawody związane z szeroko pojętą branżą elektroniczną, a także reklamową, będą właściwą odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony pracodawców na rynku lokalnym, ale również i globalnym. Źródłem finansowania nowo powstałej placówki edukacyjnej będą środki pochodzące z subwencji z budżetu państwa oraz środki własne samorządu. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Edukacji przez panią Agnieszkę Chmielewską, przewodniczącą komisji. Panie przewodniczący, panie prezydent, szanowna rado.
Komisja Edukacji Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2017 roku pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia Technikum nr 7 w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku. W głosowaniu wzięło udział 7 członków komisji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych pragnie zabrać głos w przedmiocie omawianego projektu? Do głosu zgłosił się radny Krzysztof Grządziel. Zapraszam. Panie przewodniczący, panie prezydentowe, wysoka rada, szanowni państwo. Ja tylko chciałem jak gdyby wejść naprzeciw tej propozycji i zachęcić już w tym miejscu i z tego i w tym czasie młodzież, by skorzystała z tej oferty, którą miasto tworzy, by właśnie zapisała się do tej szkoły, bowiem zawód drukarz jest to zawodem przyszłości. Jak widzimy i obserwujemy, w opakowaniach w ostatnich 30 latach powstała, można powiedzieć, rewolucja. Dziś wiele uwagi każdy z nas przykłada do tego, nie tylko co jest w środku, ale jak to zostało opakowane. Na terenie miasta Włocławka i wokół przemysł opakowań dość mocno rozwinął się w ostatnich latach. Czego przykładem jest firma, którą prowadzę, ale także nie tylko, bo jest Superfos, taka firma w Lubieniu Kujawskim i wiele podobnych, czy nawet zwykłe drukarnie. Dziś to jest zawód, który liczy już we Włocławku i w okolicach około 250 osób. Całkiem przyzwoita, pokaźna liczba dobrze wykwalifikowanych pracowników. Oczywiście to dalej będzie rosło, bo nie jest to łatwy zawód. Na zachodzie mamy sytuację tego typu, że w tych trudnych zawodach, takich jak między innymi produkcja zakrętek, te zakłady nie dają sobie rady, bowiem no, brakuje im dobrych drukarzy. Drukarzy zarówno gdy chodzi o arkusz, ale także gdy chodzi o druk tak zwany boczny. I biorąc pod uwagę fakt, że jednak no, jesteśmy daleko jeszcze, gdy chodzi o płace w stosunku do firm zachodnich, od 2 do 3, 4 nawet razy, wydaje się, że w przeciągu tych najbliższych lat, a nawet może i 20, w dalszym ciągu produkcja opakowań w Polsce będzie rosła. A do tego, jak wiemy, potrzeba jest, już jak wspomniałem, wysokiej klasy specjalistów, wysokiej klasy ludzi, którzy po pierwsze no, powinni gdzieś tą wiedzę posiąść. Póki co w Polsce szkoła w tym zakresie niestety, trzeba to z ubolewaniem podkreślić, nie kształci. Jest kilka technikum poligraficznych w Polsce, tutaj ostatnio wspominałem we Wrocławiu, w Bydgoszczy, Łodzi, Krakowie i bodajże w Warszawie, ale przecież te szkoły na nasz kierunek tutaj, na nasze miejsce nie sięgają. Zatem w pełni tutaj bym powiedział tą propozycję popieram. Zwracam się do administracji miasta, do pana prezydenta i jego służb, by poświęcić szczególną uwagę, by ten najbliższy czas do momentu 1 września właściwie spożytkować i by zrobić wszystko, aby istotnie po pierwsze przedstawić w środkach masowego przekazu, w szkołach podstawowych, no w tym momencie to jeszcze w gimnazjach, właśnie schodzących gimnazjach, informacje o możliwości powstania takiej szkoły. Osobiście uważam, że jest to niezbędne i pożyteczne i potrzebne. Ileś tam konkretnych osób może zdobyć dobrze płatny i zapowiadający się zawód. Dla przykładu w moim zakładzie drukarze dzisiaj średnio zarabiają 20-30% więcej niż w tym samym zakładzie inne zawody. I ta różnica będzie się powiększać, bo z jednej strony, jak powiedziałem, jest to trudny zawód, wymagający wiele umiejętności, wiele cierpliwości, a zatem musi być opłacany. Dla tych, którzy chcą pracować uczciwie, jest szansa, że będą szybciej realizować swoje potrzeby życiowe, bo więcej będą zarabiać. I stąd też właśnie apeluję. Dalej, ponieważ wiadomo, że dzisiaj tej bazy do nauki nie ma, to będziemy tworzyć, można powiedzieć, od zera. Wydaje się, że jeśli w obecnym zespole szkół, czy w liceum numer 4, w zespole szkół numer 4 powstanie to technikum, to trzeba racjonalnie pomyśleć o zapleczu warsztatowym. Osobiście uważam, jako nauczyciel praktyczny zawodu, bo taki zawód też posiadam, że taką bazą, początkiem mógłby być
Zespół Szkół Technicznych, tam już swego czasu w tym zawodzie kilka lat do tyłu kształciliśmy, no nie wyszło to pierwsze podejście. A zatem bardzo bym prosił, żeby w tym kierunku właśnie podejść, żeby w tym kierunku ściągnąć niezbędną ilość środki. Ja deklaruję, że warsztaty te niezbędne, te, które powinny odbywać się w zakładach pracy, w zupełności mogą się odbywać w moim zakładzie i tu dołożę wszelkich starań, aby zarówno ten nadzór merytoryczny, ale głównie organizacyjny i techniczny tym młodym ludziom chcącym skorzystać z parku maszynowego dać, umożliwić i na tym po prostu uczyć. Popieram w pełni tę inicjatywę. Bardzo dziękuję. O głos prosił radny Jarosław Chupało. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, pani prezydent, szanowni państwo radni, pani dyrektor i koleżanki, koledzy dyrektorzy placówek, które funkcjonują w tej samej dzielnicy co zespół szkół numer 4. Ja przeczytam teraz założenia autopoprawki, które złożyliśmy na dzisiejszej sesji i będę odnosił się w niej do podstaw prawnych powołania takiego typu szkół. Zgodnie z artykułem 39 ust. 5 ustawy o systemie oświaty kompetencje do ustalania zawodów kształcenia zawodowego posiada dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. Dyrektor szkoły zobligowany jest w tym zakresie uzyskać porozumienie z organem prowadzącym szkołę. Porozumienie z organem prowadzącym oznacza faktycznie potrzebę uzgodnienia wprowadzania nowych zawodów, gdyż taka decyzja powoduje określone skutki finansowe i musi być podejmowana w porozumieniu z organem, który ponosi finansową odpowiedzialność za działalność szkoły. My takie ustalenia już z organem podjęliśmy. Jest to kwestia formalnego na finansowanie. Pan prezydent w ramach porozumienia, które zawarł z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, zgodził się. Także są to wymogi formalne, o których tutaj dalej będę mówił. Ustawodawca również w artykule 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, Dziennik Ustaw 2017/59 nadał tę kompetencję, nadal pozostawia tę kompetencję w rękach dyrektora szkoły. Ponadto przy ustaleniu zawodów istnieje obowiązek zasięgania przez dyrektora szkoły opinii odpowiednio Wojewódzkiej i Powiatowej Rady Rynku Pracy, czyli tak jak pan przewodniczący powiedział, będzie to zawód ustalony według potrzeb rynku. Zresztą wypowiedź radnego Grządziela świadczy o tym, że już konkretne oczekiwanie jest wśród przedsiębiorców, którzy przyjmą do praktycznego szkolenia tych uczniów do swoich zakładów pracy, czy organów konsultacyjnych odpowiednich urzędów pracy. Uzyskana opinia winna określić zapotrzebowanie rynku pracy na ofertę kształcenia promowaną przez dyrektora szkoły oraz dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu. Dyrektor funkcjonującej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej nowe kierunki kształcenia zawodowego tworzy w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Minister Edukacji Narodowej obecnie obowiązuje rozporządzenie MEN z dnia 13 grudnia 2016 roku opublikowane w Dzienniku Ustaw 2094. Ponadto koniecznym jest dokonanie przez dyrektora szkoły analizy możliwości prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizacji praktycznej nauki zawodu oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. Dlatego też ustalanie kierunków kształcenia zawodowego winno opierać się o możliwości zapewnienia uczniom odpowiednich warunków do realizacji szczególnie praktycznej nauki zawodu poprzez posiadane przez szkołę odpowiednie pracownie dla danego zawodu. Myśmy umówili się również z organem prowadzącym, że organ prowadzący, czyli pani prezydent, zrobi wszystko, aby te warsztaty, aby te miejsca, w których będzie odbywała się praktyczna nauka zawodu, zostały wskazane i będą wykorzystywane z całej bazy dydaktycznej, technicznej bazy naszego miasta Włocławka. Doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, maszyny i urządzenia dla danego zawodu winno być zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach opublikowanej w Dzienniku Ustaw nr 184 z roku 2012 oraz uwzględniać projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, który będzie wdrożony do realizacji
od dnia 1 września 2017 roku, kiedy ta szkoła, ten typ szkoły w Zespole Szkół powstanie. Stanowiska pracy dla uczniów powinny być również wyposażone w maszyny i urządzenia zgodnie z wymogami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Szkoła także ma obowiązek realizowania praktyk zawodowych w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu. Zatrudnieni nauczyciele winni posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego, praktycznego i teoretycznego. Zobowiązuje się dyrektora szkoły do przedłożenia propozycji kierunków kształcenia zawodowego na rok szkolny 2017-18 oraz dokonania symulacji potrzeb finansowych do uruchomienia szkoły i zapewnienia kadry dydaktycznej celem odpowiedniej realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Pani sekretarz, ta autopoprawka nie ma opinii Komisji Edukacji. Czy może Pani zabrać głos, rozwiać moje wątpliwości, czy możemy nad nią głosować, nad projektem uchwały wraz z autopoprawką w całości, czy ogłaszamy przerwę i prosimy Komisję Edukacji o zastanowienie się nad tym. Rozumiem. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenia technikum w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku wraz z autopoprawką, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Szanowni Państwo, w głosowaniu wzięło udział 23 radnych. Wszyscy opowiedzieli się za przyjęciem procedowanej uchwały. W związku z tym informuję, że technikum zostało powołane przy Zespole Szkół nr 4. Tu sekretarze zwracają uwagę. Zarządzam reasumpcję głosowania. Przystąpimy jeszcze raz do tego głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenia technikum w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku wraz z autopoprawką, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Sekretarze postanowili przewodniczącego liczyć podwójnie. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 22 radnych. Wszyscy opowiedzieli się za przyjęciem proponowanego porządku obrad. A sekretarze proszę, żeby mnie traktowali jako jedną osobę. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, w którym zajmować się będziemy projektem uchwały w sprawie utworzenia podstawowej szkoły sportowej w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku. Proszę pana radnego Jarosława Chmielewskiego, wnioskodawcę projektu, o dokonanie wprowadzenia. Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył projekt inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej powołania szkoły sportowej przy Zespole Szkół nr 4. Przypomnę, że cała burza dotycząca Zespołu Szkół nr 4 została wywołana przez Urząd Miasta Włocławek
a dotycząca dalszego funkcjonowania tejże placówki. I mamy drugą taką sytuację w historii tego samorządu, kiedy poprzez różnego rodzaju medialne informacje rozpoczyna się niedobre zjawisko dotyczące funkcjonowania oświaty w naszym mieście. I pamiętacie Państwo, jak w miesiącu listopadzie zeszłego roku dwa kluby radnych, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej zgłosiły projekty uchwał dotyczące zamiaru powołania szkoły sportowej i właśnie technikum w tejże szkole. Te dwa projekty uchwał wtedy były dość szeroko konsultowane z rodzicami, z Radą Pedagogiczną. Uchwały intencyjne w tej materii zostały podjęte. Dzisiaj mamy koniec lutego 2017 roku i można powiedzieć, upłynęły niemalże 4 miesiące od tego, jak były uchwały intencyjne powoływane i w tej materii Urząd Miasta nic nie zrobił. No, oprócz tego, że złożył do wojewody pismo dotyczące tego, żeby te dwie uchwały uchylić. Te uchwały nie zostały uchylone. Żadnej propozycji dotyczącej spotkania w tej materii, dotyczącej rozwiązania tegoż, myślę, ważnego, tej ważnej sprawy nie było. Stąd te dwie uchwały. Ja przypomnę jeszcze, że Sojusz Lewicy Demokratycznej również bywał na spotkaniach w szkole, gdzie wspólnie razem deklarowaliśmy chęć powołania technikum i szkoły sportowej. Mam nadzieję, że dzisiaj, tak jak powołane zostało technikum, również zostanie powołana szkoła sportowa i że punkt widzenia nie będzie zależał od punktu siedzenia. Drodzy Państwo, chciałbym zwrócić uwagę na kilka faktów przemawiających za utworzeniem szkoły sportowej. Od 5 lat są oddziały sportowe w gimnazjum. Od 2 lat są klasy sportowe o profilu siatkarskim. Jest tam bardzo dobra infrastruktura sportowa. Jest współpraca z klubami sportowymi. I w szkole znajduje się doskonała kadra, która może prowadzić zajęcia w ramach klas sportowych. Oczywiście nie wspomnę o dobrym położeniu tejże placówki. Pamiętamy, jak jeszcze za czasów poprzedniego samorządu mówiło się o tym, żeby powołać szkołę sportową na terenie naszego miasta. Do tej pory publicznej szkoły sportowej nikt nie utworzył. Dlatego myślę, żeby wyjść też i naprzeciw pewnym działaniom, bo za chwilę będziemy mieli do czynienia z sytuacją taką, że któryś z prywatnych podmiotów taką szkołę sportową otworzy. W związku z tym taka, a nie inna propozycja dotycząca właśnie powołania szkoły sportowej, ale jednocześnie myślę i zapełnienia pewnej niszy, która w mieście jest. Pamiętamy, że bodajże w miesiącu październiku pan prezydent zgłaszał potrzebę powstania w szkole liceum plastycznego, które wiązałoby się z dużymi nakładami finansowymi. Tutaj, jeżeli chodzi o powołanie szkoły sportowej, to myślę, że są to niewielkie nakłady finansowe w porównaniu z tym, co proponował wcześniej w październiku Urząd Miasta. Oczywiście myślę również, że okoliczne szkoły
z osiedla Południe nie powinny obawiać się tego, że będzie problem z naborem w ich szkołach. Pamiętajmy o tym, że ta specyficzna placówka sportowa będzie kształcić osoby, które mają odpowiednie predyspozycje do tego. I jest to również możliwość pozyskania dodatkowych osób spoza terenu naszego miasta, które mogłyby kształcić się w szkole sportowej. W ościennych gminach nie ma takiej szkoły o takim profilu, a więc możemy powiedzieć, że powołując tą bezobwodową szkołę sportową, możemy przyczynić się do tego, że będziemy mieli wyższy wpływ do budżetu miasta ze względu na subwencję oświatową, jeżeli to będą osoby spoza naszego Włocławka. Więc myślę, że ze wszech moc jest, ze wszelkich możliwości należy skorzystać, żeby była odpowiednia siatka placówek oświatowych na terenie naszego miasta i pewną niszę, tak jak powiedziałem wcześniej, poprzez tą uchwałę również zapełniamy. Drodzy Państwo, przedłożyłem dzisiaj Państwu autopoprawkę do projektu uchwały, który został złożony 1,5 tygodnia temu. Pan przewodniczący Krzysztof Kukucki pytał panią sekretarz, czy jest potrzeba, żeby procedować przez komisję taką autopoprawkę. Ja uważam, że takiej potrzeby nie ma, no chyba że pani sekretarz tutaj swoje wątpliwości prawne zgłosi. Ja przypomnę tylko, oczywiście zmieniła się tam informacja na temat kształcenia na poziomie szkoły podstawowej i licealnej. Była wcześniej na poziomie szkoły podstawowej, ale ja przypomnę, że jak procedowaliśmy w grudniu budżet na 2017 rok, zgłaszając autopoprawkę do budżetu, pan prezydent również zmienił znacząco wydatki, zmienił znacząco kwestie wydatkowania środków i inwestycji i wtedy też nie procedowaliśmy tejże autopoprawki, tylko projekt uchwały budżetowej wraz z autopoprawką był procedowany, już jeszcze raz nie przechodził przez komisję. Dlatego uważam, że tutaj nie ma potrzeby procedowania jeszcze raz przez komisję edukacji. Teraz jest pytanie takie. Czy Państwo, którzy dzisiaj macie większość w Radzie Miasta, chcecie rozwiązywać konkretne problemy edukacji, czy też chcecie za wszelką cenę stawiać na swoim? Myślę, że wybór, którego Państwo dokonacie, za chwilę o tym wyborze się przekonamy. Proszę Państwa w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość o głosowanie za tym projektem uchwały, który przed chwilą przedłożyłem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Edukacji przez panią Agnieszkę Chmielewską, przewodniczącą komisji. Panie przewodniczący, panie prezydent, szanowni państwo radni. Mam opinię Komisji Edukacji, natomiast jest to opinia do uchwały inaczej brzmiącej i myślę, że w tym zakresie powinna się wypowiedzieć pani sekretarz, ponieważ mam opinię Komisji Edukacji w sprawie utworzenia podstawowej szkoły sportowej w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku. Natomiast w tym momencie my procedujemy uchwałę w sprawie utworzenia publicznej szkoły sportowej w Zespole Szkół nr 4, gdzie w dalszej części jest mowa o dwóch różnych typach szkół. W związku z tym... Pani sekretarz, żeby nie było wątpliwości, poproszę panią o zabranie głosu i rozwianie naszych wątpliwości.
Więc uchwała, która była dołączona do porządku obrad przesłanej do biura prawnego, brzmiała w sprawie tworzenia podstawowej szkoły sportowej w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku. Uchwała, która jest autopoprawką, dotyczy utworzenia publicznej szkoły sportowej w Zespole Szkół nr 4 we Włocławku. Artykuł 58 ustęp 1 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że akt założycielski, a mówi się, że o tym w paragrafie drugim, że niniejsza uchwała stanowi akt założycielski publicznej szkoły sportowej, powinna zawierać między innymi typ szkoły. W tej uchwale z autopoprawką nie jest określony typ szkoły, jaki miałby być utworzony. Więc no, ta uchwała jest trochę inna niż ta uchwała, która była przesłana w materiałach. Bardzo dziękuję. Zatem pani przewodniczącej na chwilę obecną dziękuję. O głos prosił radny Jarosław Chmielewski. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, w związku z informacją, którą przedstawiła nam Pani Sekretarz, proszę o 10 minut przerwy i o zebranie się Komisji Edukacji w sali. Bardzo dziękuję. Ogłaszam przerwę do godziny 13:40, a Panią Przewodniczącą proszę o zwołanie Komisji Edukacji w celu zaopiniowania uchwały wraz z autopoprawką. Wznawiam obrady 29. sesji Rady Miasta. Proszę Panią Przewodniczącą Agnieszkę Chmielewską o przekazanie nam informacji o decyzjach podjętych przez Komisję Edukacji. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowna Rado. Składam wniosek formalny o odroczenie dyskusji nad projektem uchwały zgodnie z paragrafem 63 ustęp 1 punkt 8 Statutu Miasta Włocławek do następnej sesji Rady Miasta. Pani Przewodnicząca, rozumiem, że opinii do tej uchwały Komisja nie wypracowała. To jest wniosek formalny, wypracuję po zebraniu się, tak? Okej, okay, dziękuję bardzo. Drugi wniosek formalny również, w którym przewodniczący Rady Miasta ma powołać komisję doraźną w celu wypracowania stanowiska odnośnie tejże uchwały, tak? I w skład tej komisji doraźnej mają wejść radni Rady Miasta, po dwóch z każdego klubu, i mają być zaproszeni przedstawiciele samorządu terytorialnego. Bardzo dziękuję. Informuję, że to nie przewodniczący powołuje komisję, tylko Rada Miasta, więc musimy do tego w ten sposób podchodzić. Natomiast rozumiem, że ta komisja doraźna miałaby się zająć tylko i wyłącznie projektem uchwały zgłoszonym przez Klub Prawa i Sprawiedliwości, tak? Czy wnioskodawca chciałby zabrać głos? Panie Przewodniczący, Panie Wiceprezydent, Państwo Radni. Komisja Edukacji przed chwilą obradując podjęła taką, a nie inną decyzję odnośnie przerwania procedowania nad tym punktem. Ja jako wnioskodawca proszę Państwa o to, bo będziemy głosować za chwilę, żeby nie przerywać procedowania, a żeby zakończyć procedowanie powołaniem tejże szkoły sportowej, czyli zgłaszam kontrwniosek do wniosku Pani Przewodniczącej Komisji. Dziękuję.
Proszę o głos, poprosiła przewodnicząca Agnieszka Chmielewska. Jednocześnie prosiłbym o ten wniosek. Panie przewodniczący, panie prezydent, Wysoka Rado. Przed chwilą na komisji wypracowaliśmy wniosek, który został pozytywnie zaopiniowany większością głosów. W związku z tym myślę, że powinien zostać ten projekt uchwały odroczony do doprecyzowania, ponieważ no, nie jest zgodny z zapisami prawa, które są niezbędne do powołania tego typu szkoły, jaka jest zaproponowana. W związku z tym proszę o odroczenie, co spotkało się z aprobatą radnych obradujących w Komisji Edukacji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. O głos prosił Jarosław Chupało. Proszę. Panie przewodniczący, stałem wniosek formalny o ogłoszenie 5-minutowej przerwy celem przedstawienia przez... Panie Rady, my tutaj przyszliśmy pracować, a przerwa jest jednocześnie pracą. Ja jako przedstawiciel swojego klubu chcę przedstawić im, naświetlić sytuację, jaka ma miejsce na Komisji Edukacji, jakie było zdanie poszczególnych członków. Uważam, że to jest najbardziej właściwy moment teraz, w tej chwili i proszę o ogłoszenie tej przerwy, żeby wszyscy radni wiedzieli, dlaczego tak, a nie inaczej wyglądają wnioski z komisji. Dobrze, o głos prosił jeszcze Piotr Czarnecki, radny Rady Miasta. Po tym głosie ogłoszę przerwę. Panie prezydentki, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Przerwa miała być, panie przewodniczący, 10-minutowa. Komisja obradowała 20 minut i nie wypracowała nic. Nawet przewodnicząca nie umiała nam wytłumaczyć. Momencik, ja państwu nie przeszkadzałem, jak się pani wypowiadała. Więc proszę mnie nie przeszkadzać. Komisja nawet nie przedstawiła, przewodnicząca, ilu członków komisji głosowało za, ilu głosowało przeciw, tylko przedstawiła nam, że większością głosów. Przecież to nie były tajne obrady, tylko to było posiedzenie komisji, także mamy prawo wiedzieć, ile osób głosowało za wnioskiem, ile głosowało przeciw wnioskowi, przepraszam. A będziemy robili kolejną przerwę, już mieliśmy 4 przerwy. I powtarzam, zamiast 10 minut mieliście 20 i nic nie wypracowaliście. Bardzo dziękuję za ten głos. Ogłaszam 5-minutową przerwę. Dziękuję bardzo. O głos prosiła radna Ewa Szczepańska. Zapraszam panią. Panie przewodniczący, panie prezydent, szanowna rado, szanowni goście. Ja ad vocem do mojego przedmówcy, pana radnego Czarneckiego, który zarzucał Komisji Edukacji 20-minutowe posiedzenie, które nie wypracowało żadnego stanowiska. No, panie radny, gdyby pana przewodniczący z PiS-u, pan Jarosław Chmielewski, wszystkim państwu powiedział, co było na komisji, ale nie tylko pan, bo przecież jeszcze radni są z pana klubu również tej komisji, zapewne takiego wniosku daleko posuniętego i takiej opinii by pan nie wypowiadał, że 20 minut pracowaliśmy i żeśmy niczego nie wypracowali. Otóż komisja pracowała w składzie radnych, którzy w tej komisji pracują i to bardzo długo i bardzo mozolnie, bo to jak wiemy jest to gorący temat prawo oświatowe. 5 osób głosowało za, 1 osoba była przeciw i 1 osoba się wstrzymała. Jeśli chodzi o wniosek dotyczący przełożenia, odroczenia tego projektu uchwały. Komisja wypracowała również rozwiązanie salomonowe, które dobrze by było, gdyby zostało przez szanowną Radę przyjęte. A mianowicie, aby powołać klasę sportową w liceum, która przez ciągu 3 lat przekształciłaby się liceum w liceum sportowe, a nauczyciele nie straciliby pracy, mieliby zwiększone ilości godzin z WF-u oraz nauczyciele przedmiotowi również pracowaliby na warunkach liceum. Mało tego, jeśli chodzi o rozporządzenie, które mówi, że klasa sportowa, która będzie powołana w danej placówce, musi mieć równoległą klasę
niesportową, czyli ma oczywiście ogólnego kształcenia. W związku z powyższym tutaj uczniowie mogą, którzy nie posiadają predyspozycji do sportów, mogą przejść do klasy równoległej, klasy ogólnokształcącej. W związku z tym chciałam panu powiedzieć, i to pewnie przekazałby panu kolega, że komisja wypracowała również takie rozwiązanie. W związku z tym na ręce pana przewodniczącego Rady Miasta proszę o przedłożenie tutaj naszego wniosku Komisji Edukacji o odroczenie tego projektu uchwały dotyczącego utworzenia publicznej szkoły sportowej w zespole szkół numer 4. Co prawda jeszcze można by się odnieść do całego tego projektu uchwały, który zawiera formalne uchybienia oraz o powołanie komisji do spraw rozwiązania tego problemu i przegłosowanie na dzisiejszej sesji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja bym poprosił o ten wniosek, bo nadal go nie dostałem. Do głosu zgłosiła się radna Agnieszka Chmielewska. Zapraszam. Panie przewodniczący, panie prezydent, szanowna rado. Myślę, że to stanowisko, które zostało wypracowane na Komisji Edukacji, która zebrała się w przerwie, zaspokaja potrzeby nauczycieli i w zasadzie jest takim wyjściem salomonowym, które uzasadnia potrzeby pracy w celu znalezienia rozwiązania dla zespołu szkół numer 4, które wiadomo ze względu na niż demograficzny i inne działania ma nieco zmniejszone zapotrzebowanie. W pierwszym projekcie uchwały, które przedstawił PiS, była szkoła podstawowa, która zgodnie z rozporządzeniem z roku 2012 z 15 października nie zaspokajałaby tylko i wyłącznie potrzeb uczniów, ponieważ równolegle musiałaby być powołana również szkoła podstawowa o kształceniu ogólnym, żeby uczniowie mogli przechodzić zgodnie z paragrafem 10 tego rozporządzenia. Natomiast szkoła ogólnokształcąca na poziomie liceum, która już tam funkcjonuje, zaspokoi te potrzeby, o których mówi paragraf 10 i będzie również wyjściem w celu zabezpieczenia pracy dla nauczycieli zespołu szkół numer 4, którzy kształcą sportowo. W związku z tym bardzo proszę o przychylenie się do wniosku wypracowanego na Komisji Edukacji, odroczenie, powołanie zespołu, który doprecyzuje powstanie w zespole szkół numer 4 szkoły sportowej na poziomie liceum ogólnokształcącego i będzie jednocześnie zapotrzebowaniem dla tejże szkoły w celu zabezpieczenia miejsca pracy dla nauczycieli i uczniów z gimnazjum, którzy mogą być bazą w tymże liceum, którzy i tak kształcą się sportowo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. O głos prosił Marek Wudecki, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 20. Pani Prezydent, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 od 1 września ubiegłego roku, a w skład jego wchodzi oczywiście Szkoła Podstawowa nr 20. Panie Przewodniczący, jeszcze raz chciałem, proszę Państwa, zabrać głos w sprawie szkoły podstawowej, szkoły sportowej. Mianowicie jestem jak najbardziej za sportem, doskonale Państwo o tym wiecie, jestem za utworzeniem szkoły sportowej, za utworzeniem klas sportowych, za sportowaniem się dzieci i młodzieży. Natomiast przyszliśmy tutaj dyrektorzy placówek z osiedla Południe, którzy byliśmy zaniepokojeni projektem, który ukazał się na stronie Urzędu Miasta, na stronie BIP-u, mianowicie powstania szkoły podstawowej w zespole szkół numer 4. To, o czym mówiła przed chwilą radna pani Chmielewska, jest bardzo istotne dla powstania tejże szkoły podstawowej, mianowicie równoległe klasy. I wtedy to nie jest tylko 20 czy 25 osób w klasie sportowej, co też by było bardzo dużo, jeżeli chodzi o osiedle Południe, ale 50 osób czy więcej w klasie, w jednym ciągu klas, jest to bardzo, bardzo dużo. W roczniku, czyli w jednym roczniku od klas 1-8 to jest około 400 osób, co daje nam jedną z większych szkół, chociażby obecnie w naszym mieście. Nie dotyczyłoby to tylko szkoły podstawowej nr 20, szkoły podstawowej nr 23, szkoły podstawowej nr 12 i szkoły podstawowej nr 7. Byłby to tak zwany efekt kuli śniegowej,
Mianowicie w momencie, kiedy dzieci z SP20 poszłyby do nowo powstałej placówki, to pewnie część dzieci ze szkoły podstawowej nr 12 przeszłaby do szkoły podstawowej nr 20, a z kolei do szkoły podstawowej nr 12 doszłyby dzieci ze szkoły podstawowej nr 7. I za chwilę Państwo radni byście mieli pewnie problem z tym, że w której ze szkół podstawowych, dodam, cztery ich są na jednym osiedlu, czyli tej piątej powoływanej szkoły sportowej, która nie tak do końca jest szkołą sportową, byłby pewien problem przy obecnym problemie demograficznym. Ja chciałem powiedzieć tylko w związku z tym, że składałem już kilka razy prośbę o stworzenie takiej szkoły sportowej do Urzędu Miasta, co prawda w poprzednich kadencjach. Chciałbym powiedzieć tylko, że generalnie w Polsce takie szkoły powołuje się na podstawie już istniejących szkół, żeby spełnić ten warunek, o którym mówiła pani radna Chmielewska, który obecnie w rozporządzeniu z października 2012 znajduje się w paragrafie 10. W projekcie nowego rozporządzenia dotyczącego organizacji oddziałów sportowych, szkół mistrzostwa sportowego znajduje się on się w paragrafie 11. Jest to bardzo istotne również to, proszę Państwa, że przy obecnym rozporządzeniu w klasach 1-3 można tylko i wyłącznie w sportach wczesnych prowadzić szkolenie, czyli takich jak na naszym gruncie jest to w zasadzie tylko pływanie, może być to gimnastyka, tenis stołowy, łyżwiarstwo figurowe, ale myślę, że tak, nie tak do końca. Natomiast ten etap ukierunkowany od czwartej klasy, póki co do szóstej, później będzie przedłużony do ósmej, można prowadzić w pozostałych dyscyplinach sportowych, także nie do końca ta szkoła mogłaby istnieć w tych ramach, w których istniała. Chciałem bardzo podziękować pani przewodniczącej za. Dziękuję. O głos prosił radny Rafał Sobolewski. Następnie do głosu się przygotowuje radny Stanisław Krzemieniewski. I oczywiście głosu udzielę również pani dyrektor Annie Walczek, ale to w takiej kolejności. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jestem zdecydowanym zwolennikiem powstania szkoły sportowej. Razem z radną Chmielewską, Agnieszką, jakiś czas temu i senatorem Personem zgłaszaliśmy taki wniosek wspólnie, aby taka szkoła powstała. Natomiast nie ma co ukrywać, że z toku tej dyskusji wynika, że te wszystkie projekty są nieprzygotowane. I do czego zmierzam? Nie wiem, jak będzie przebiegała dyskusja na temat sieci placówek, która jest przewidziana w punkcie następnym, ale wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy już się pochylać i tworzyć bardziej wnikliwie nad tym tematem i tworzyć komisję doraźną, to ona powinna być zorientowana na w ogóle całą sieć, abyśmy mogli uniknąć wszystkich wątpliwości związanych z funkcjonowaniem szkół i tak dalej. No i dlaczego nie ma stanowiska tej komisji w sprawie szkoły sportowej? No, widać, że są jakieś niedociągnięcia, jeżeli chodzi o pracę tej komisji. Dochodzi do mnie jako doradnego wiele głosów dotyczących funkcjonowania szkoły podstawowej nr 14. Wielu innych placówek, które mają wątpliwości związane z reformą i z naszym stanowiskiem jako samorządu w sprawie szkół. W związku z czym pozostawiam to pod rozwagę Państwa radnych, że w razie czego, aby pochylić się tutaj nad wszystkimi szkołami i placówkami we Wrocławku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę radnego Stanisława Krzemieniewskiego o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałem powiedzieć, że no od razu tak, pani radna Szczepańska powiedziała, jakie głosy, ile kto na kogo głosował, za kim. A to pani jest rzecznikiem pani Chmielewskiej, to nie wiedziałem, że... nie wiedziałem, że ma... Pani przewodnicząca ma rzeczniczkę swoją. Dziękuję bardzo. Panie radny, nie ad persona, tylko merytorycznie proszę, żebyśmy rozmawiali, bo to do niczego nie prowadzi. Nie prowadzi dyskusji ad persona. O, może tak. Chwileczkę. Teraz o głos poproszę panią dyrektor Annę Walczak. Panie Prezydencie, Pani Prezydent, Panie Przewodniczący, Szanowni Panie i Panowie Radni. Ja chciałabym przedstawić fakty przemawiające za utworzeniem właśnie szkoły sportowej w Zespole Szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Po pierwsze, na terenie Włocławka nie istnieje publiczna szkoła sportowa. Od 5 lat prowadzimy oddziały sportowe w gimnazjum. Na terenie miasta odnosimy bardzo wiele sukcesów sportowych.
Pan radny Andrzej Pałucki, kiedy pełnił jeszcze w poprzedniej kadencji funkcję prezydenta miasta, zawsze podczas spotkań były wręczane puchary za osiągnięcia sportowe na terenie miasta. Zawsze wychodziłam z trzema. Pierwsze miejsce zajmowały dziewczyny z liceum, pierwsze bądź drugie chłopcy z liceum, pierwsze bądź drugie gimnazjaliści. Obecny pan prezydent, pan Marek Wojtkowski, który kiedy był jeszcze posłem, często przybywał do naszej placówki, grał nawet z nami mecz i zawsze chwalił bardzo naszą bazę sportową. Baza sportowa naszej szkoły to sala gimnastyczna do gier zespołowych. Nadmienić należy, że dopóki nie utworzono, nie pobudowano sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektrycznych i Samochodowych, wszystkie zawody, jakie były na terenie miasta, odbywały się właśnie w naszej sali. Salka gimnastyczna wyłożona w całości druga materacami antypoślizgowymi. Następna salka gimnastyczna przeznaczona do aerobiku. Tenisownia, gdzie posiadamy 4 profesjonalne stoły tenisowe. Profesjonalna siłownia, którą nadal rozbudowujemy o nowy sprzęt najwyższej klasy. Boisko Orlik. W planie jest, proszę Państwa, utworzenie salki gimnastycznej dla dzieci klas 1-3 o wymiarach 30x8 metrów. Nadmienić należy, że w segmencie sportowym mamy 4 pomieszczenia z natryskami, gdzie w każdym pomieszczeniu są 3 natryski wraz z toaletą i szatnią. Posiadamy bardzo dużo sprzętu sportowego. Posiadamy, proszę Państwa, również wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, którzy kiedyś byli również, obecnie są pedagogami, ale kiedyś byli również zawodnikami grającymi w klubach sportowych. Są oni bardzo dobrze przygotowani do zajęć klasek sportowych. Posiadają również uprawnienia instruktorskie do lekkoatletyki, piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki, pływania, aerobiku, żeglarstwa. Posiadamy również nauczyciela, który ma przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu dietetyka i zdrowe odżywianie w sporcie. W szkole mamy zatrudnioną na pełnym etacie pielęgniarkę szkolną, która, proszę Państwa, podczas odbywających się w szkole zawodach zawsze zostaje po swoich godzinach pracy. W placówce, proszę Państwa, znajduje się także gabinet stomatologiczny. Posiadamy, proszę Państwa, dobrze wyposażoną kuchnię oraz stołówkę szkolną, gdzie młodzież za 3,50 może spożywać dwudaniowe posiłki. I z tych posiłków korzystają bardzo dużo dzieci, które są właśnie w klasach sportowych. Posiadamy także świetlicę szkolną, co prawda pół etatu, ale możemy zapewnić opiekę tym dzieciom, które potrzebują zostać przed bądź po lekcjach. Jesteśmy również w stanie wydzielić, proszę Państwa, w szkole część budynku dla uczniów klas 1-3. Pozwoliłam sobie poprosić pana przewodniczącego, jak również pana radnego Chmielskiego, żeby pokazać, jak wygląda ten segment, gdybyśmy oddzielili go i dzieci z klas 1-3, żeby nie kontaktowały się ze starszą młodzieżą, gdzie jest i toaleta odpowiednio przygotowana, nowe wyremontowane, gdzie również mają korytarz, jest o tyle duży, że dzieci w czasie przerw mogłyby odpoczywać. W myśl ustawy Prawo Oświatowe, jak Państwo wiecie, która obecnie weszła, młodzież przechodząca do szkoły tak, musi posiadać badania lekarskie, zresztą zawsze tak było, musi mieć pozwolenie od lekarza, musi przejść również, proszę Państwa, testy sprawnościowe. Stąd nie wszystkie młodzież możemy do tej klasy sportowej przyjąć. Prowadzimy, proszę Państwa, również współpracę z klubami, chociażby z takimi jak Junak, UKS Czwórka. Dalej, proszę Państwa, wyjątkowo w tym roku przepisy prawa mówią nam, że po rozmowie i po konsultacjach, które prowadziliśmy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, z panią Emilią Różycką, która zajmuje się dokładnie szkołami sportowymi, wyjątkowo w tym roku można otworzyć również klasę czwartą. Natomiast w latach 2017-18, 2019-20 można otwierać klasy siódme i ósme.
Posiadamy również wiele pracowni, co daje możliwość pracowania na jedną zmianę. I niezależnie od tego, że otworzą się te dwie placówki i czwarte LO, jesteśmy w stanie to pomieścić. Nadmienić należy również, że utworzenie szkoły sportowej nie generuje żadnych kosztów, co jest dla miasta bardzo ważne. Uważam, że przedstawione te fakty świadczą o tym, że nasza placówka jest najlepszą szkołą do utworzenia w tej chwili w naszym mieście szkoły sportowej. Nie zgadzam się do końca z moimi kolegami i z moim tutaj przedmówcą, panem dyrektorem, który mówi, że jesteśmy zagrożeniem. Proszę popatrzeć, jeżeli przyjmiemy ze szkół, bo tylko są dyrektorzy szkół z południa. Nie ma natomiast dyrektorów z pozostałej części miasta, a my możemy przyjąć przecież nie tylko z południa młodzież, ale z całego miasta Włocławka, jak również okolic, tak jak powiedział pan radny Chmielewski. Zatem proszę państwa, zwracam się do państwa z ogromną prośbą, do pan i panów radnych, o przychylność dla naszej placówki podczas dzisiejszego głosowania za właśnie utworzeniem szkoły sportowej w naszej szkole. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Radna Agnieszka Chmielewska, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Panie Prezydent, Szanowna Rado. Wniosek, który mimo autopoprawki został przez nas zaproponowany do odroczenia, zawierał kilka błędów, które są, myślę, bardzo ważne przy powoływaniu szkoły sportowej podstawowej. Dlatego też w trakcie rozmowy na Komisji Edukacji przychyliliśmy się do utworzenia szkoły sportowej na poziomie liceum ogólnokształcącego. Jeżeli chodzi o szkołę sportową, to w paragrafie jednym w statucie wskazane było uruchomienie klasy pierwszej, czwartej i siódmej. Jest to, myślę, niedopuszczalne, jeżeli chodzi o otwarcie szkoły podstawowej, ponieważ tutaj zastosowano wybiórczość klas i myślę, że chociażby ten punkt jest przeszkodą do tego, żeby dalej procedować nad otwarciem szkoły podstawowej. Ponadto, zgodnie z paragrafem 72 ustęp 4 Statut Miasta Włocławek, przedłożony Radzie Miasta projekt uchwały powinien zawierać informacje o skutkach finansowych dla utworzenia szkoły podstawowej. Myślę, żeby spełnić wymogi kształcenia dla dzieci od 7 roku życia, a w tej szkole takie dzieci byłyby kształcone, należy bardziej dostosować budynek niż to, co usłyszeliśmy w zapewnieniu. Zresztą przed tą uchwałą powołaliśmy w tym zespole szkół technikum, które kształci na poziomie ponadgimnazjalnym, później ponadpodstawowym, więc są to rzeczywiście młodzi ludzie kształcący się w szkole, która no na dzień dzisiejszy nie jest dostosowana dla małych dzieci. Ponadto brak w podstawie prawnej uchwały artykuł 58 ustęp 2 ustawy o systemie oświaty, który wskazuje placówki, którym nie ustala się obwodów, w tym również szkoły sportowe. W rozdziale 4 paragraf 21 średnia liczba uczniów w oddziale w zasadzie powinna wynosić 20. Tak nie może być. Zapis mówi zupełnie inaczej. Ponadto, skoro miała to być szkoła pozaobwodowa, należałoby też sprawdzić, czy możliwe jest zabezpieczenie miejsc w bursie szkolnej dla młodzieży, która chciałaby się kształcić spoza miasta. I wobec tylu różnych wątpliwości, które miałyby powołać szkołę sportową na poziomie podstawowym, myślę, że zasadnym jest odroczenie procedowania. Także proszę Szanowną Radę o rozwagę i o odroczenie, powołanie komisji, która wypracuje właściwe podstawy utworzenia tam szkoły sportowej w tym budynku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do głosu zgłosił się radny Jarosław Chupało. Zapraszam.
Proszę o zabranie głosu wiceprzewodniczącego Rady Janusza Domczyńskiego. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja myślę, że ta dyskusja, która się toczy, dobrze, że ona się toczy, natomiast chciałbym, żebyśmy szli do przodu, a nie udawali, że pochylamy się nad problemem tej szkoły, a decyzje co do podjęcia odwlekali w czasie. Bo tak, mamy przygotowany wniosek przez komisję, która niedawno się spotkała i ten wniosek zobowiązuje przewodniczącego do powołania zespołu składającego się z przedstawicieli klubów radnych. No, taki wniosek do niczego przewodniczącego zobowiązać nie może, bo powołanie komisji doraźnej to jest kompetencja Rady i musi to być przegłosowane w formie uchwały i tu już nam się przedłuża procedura na następną sesję. Być może jest to właśnie gra na zwłokę, być może nie ma takiej politycznej woli ze strony nowej koalicji, by dotrzymać przynajmniej przez kolegów z SLD tych zobowiązań, które deklarowali wobec środowiska Baczyńskiego, wobec Rady Pedagogicznej, wobec rodziców. Ja myślę, że jak się chce uderzyć, to zawsze psa, to kij się zawsze znajdzie pod ręką i teraz na siłę szukamy jakiegoś kija. Natomiast od samego początku nie ma również woli do tego ze strony, myślę, organu prowadzącego, żeby zespołu szkół imieniu Baczyńskiemu pomóc. I tutaj jest pies pogrzebany. I ja myślę, że i apelowałbym do Państwa radnych, żeby te wnioski komisji odrzucić, procedować nad tą uchwałą i przyjąć tą uchwałę, bo za chwilę będzie tak, że być może jakiś prywatny podmiot skorzysta i taką szkołę sportową nam założy pod nosem. Dziękuję. Bardzo dziękuję. O głos prosił radny Jarosław Chupało. Zapraszam. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, koledzy radni, Panie Wiceprzewodniczący, widzę, że Pan zmienia zasady funkcjonowania Rady Miasta. Pana głos będzie zmieniał decyzję komisji. Komisje, które przegłosowały wnioski i postawiły je do wypracowania Radzie. No po raz pierwszy mnie to spotyka. A co do naszych zobowiązań wobec kolegów i koleżanek moich pracujących w zespole szkół numer 4, to my się wywiązaliśmy. My pracujemy nad tym, żeby w tej szkole rzeczywiście były warunki do tego, żeby wszyscy znaleźli zatrudnienie. Powstanie tam pierwsza klasa technikum poligraficznego przy udziale naszego radnego, który zadeklarował, że jednocześnie będzie realizował tak zwane kształcenie dualne, czyli wspomagał w kształceniu zawodowym tą szkołę przy nowo powstającej klasie. Na komisji oczywiście wszyscy dyskutowaliśmy, przedstawiciele klubu radnych też, no to nie rozumiem, dlaczego wasz kolega chce odwoływać wszystko to, co na tej komisji żeśmy tam wypracowali i przegłosowali, a niewielu się sprzeciwiało, bo tylko jeden głos był przeciwny, Natomiast chcę powiedzieć, że konsensusem i wskazaniem drogi, gdzie dojdziemy, tej komisji też się zajmowaliśmy. Poza tym, krytykując, że tak długo obradowaliśmy, chcę przypomnieć panu sekretarzowi, że wybraliśmy również z Prawa i Sprawiedliwości wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji. No bo panu się nie podoba czas pracy komisji. Komisja ma swoje zadania. Natomiast wracając do szkoły i do tego, o czym mówimy, komisja, o którą wnioskujemy, i ten wniosek wychodzi z Komisji Edukacji, ma doprowadzić również do tego, że na terenie zespołu powstanie w przyszłości szkoła sportowa. A że ona będzie na poziomie liceum ogólnokształcącego, no takie mamy w tym mieście realia i w tej dzielnicy. Przed chwilą mówił mój kolega szacowny Marek Wudecki, który na tym się naprawdę zna i prosił tak samo, to jego głos się nie liczy? No pytam się. Wszystkich głos się liczy. Uwzględniamy głos pani dyrektor Ani, bo będziecie mieli liceum sportowe ogólnokształcące. Macie w tej chwili klasy gimnazjalne, gdzie już są klasy sportowe i one trafią do tego liceum. I
I co? No trzeba znaleźć konsensus, żeby wszyscy byli zadowoleni. Tym konsensusem na dzień dzisiejszy jest stworzenie i otworzenie drogi do dojścia do ogólnokształcącego liceum sportowego we Wrocławku. I dalej pracujmy nad tym, co ma być kwestią zbudowania szkoły sportowej, a jest takie miejsce przecież, które się nam wszystkim marzy, tam na tej leśnej po remontach, że tam będzie szkoła z prawdziwego zdarzenia. My wszyscy znamy ten pomysł i do niego wrócimy. Tak? A dzisiaj, żeby pomóc nauczycielom, dyrekcji Zespołu Szkół nr 4, otwieramy technikum i otwieramy drogę do dojścia do ogólnokształcącego liceum sportowego. Czy to mało? Czy mamy się jeszcze kłócić na ten temat? Wszystkim chcemy coś dać. Bardzo dziękuję. O głos poprosiła jeszcze pani Maria Ćwiklińska, przewodnicząca Rady Rodziców. Zapraszam panią. Panie prezydencie, pani prezydent, panie przewodniczący rady, panie i panowie radni, zwracam się do państwa z ogromnym apelem. Jestem tu dzisiaj w imieniu rodziców obecnych, ale i przyszłych uczni Zespołu Szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W dniu dzisiejszym mieliście państwo zdecydować, czy we Wrocławku powstanie tak długo oczekiwana szkoła sportowa. Nie chcę państwa zanudzać opowieściami o szkole, bo pewnie państwa to aż tak bardzo nie interesuje. Zresztą przez ostatnie 15 miesięcy często państwo byliście w naszej szkole na spotkaniach z dyrekcją, radą pedagogiczną, rodzicami i znają państwo doskonale naszą szkołę. Dzięki temu zapoznaliście się państwo z rozmieszczeniem pracowni, warunkami lokalowymi i całą bazą, jaką szkoła posiada, stwierdzając, że szkoła spełnia wszelkie wymogi, jakie są potrzebne do utworzenia szkoły sportowej. Również takową wiedzę posiada pan prezydent Marek Wojtkowski, który kiedyś powiedział, że mamy doskonałą bazę lokalową na otworzenie takiej szkoły. Powiedział to wówczas, kiedy jeszcze nie był prezydentem. Jestem również po licznych rozmowach z rodzicami, młodzieżą, która chciałaby, aby ta szkoła powstała. Są klasy sportowe w naszym gimnazjum. Jeśli nie będzie kontynuacji, po prostu te dzieci, proszę państwa, znikną. One przestaną trenować lub rodzice, którzy posiadają pieniążki, po prostu wyjadą z naszego miasta. Poprzez brak takiej placówki w naszym mieście dzieci uzdolnione sportowo nie mogą kontynuować nauki tutaj w szkole, tylko w miastach odległych od domu rodzinnego, od znajomych. Wiem, co przeżywają dzieci, które w wieku 13 lat muszą wybierać szkołę sportową w Bydgoszczy, może w Olsztynie, może w Poznaniu, albo zostać z rodzicami i rezygnować z dalszych treningów. Stąd moje zaangażowanie, aby ta szkoła powstała, żeby dzieci i rodzice nie musieli dokonywać takich wyborów. Szansa dla mojego dziecka przepadła bezpowrotnie, ale są inne dzieci, inni rodzice, którzy chcą swoje pociechy wychowywać poprzez sport. Utworzenie takiej szkoły dałoby szansę dzieciom, które mają predyspozycje, ale sytuacja materialna rodziców nie pozwala, aby dziecko uprawiało sport w klubie, gdzie trzeba dziecko zawieźć, zaczekać i zapłacić. Dochodzą do nas głosy, że są kontrowersje, że ma chodzić do tej szkoły 7-latek z 20-latkiem. Wiecie państwo, że już tak w tej szkole było. Że było liceum, była podstawówka. Miałam wówczas swoją córkę w drugiej klasie szkoły podstawowej. I jakoś nie przypominam sobie, proszę państwa, żeby wtedy był z tego powodu jakiś problem. Zresztą wiem, że w Polsce są takie placówki i doskonale działają. Proszę państwa, nie oddzielajmy dzieci. Nie uczmy ich tego, że są dzieci starsze, są gorsze lub odwrotnie. Bo kiedyś nas, ludzi starszych, też odsuną, bo zobaczą w nas zagrożenie. Jest dowiedzione, że dzieci w rodzinach wielopokoleniowych najlepiej się rozwijają, więc czemu nie w szkole? Proszę państwa, koszty powstania takiej szkoły dla miasta są naprawdę niewielkie. Szkoła również jest w doskonałym stanie technicznym, ponieważ jest na bieżąco remontowana, doposażana, nie wymaga remontu. Utworzenie
tego kierunku, tych kierunków kształcenia daje nam nie tylko możliwości dzieciom, ale i mieszkańcom Włocławka. Proszę Państwa, może zabrzmi to naiwnie, ale marzy mi się w naszym mieście, żeby było tak dobrze, żeby dzieci nie wyjeżdżały z tego miasta, żeby nie musiały wracać do mamy na obiad, tylko żeby tu wracały na stałe, żeby dorastały do matury na oczach rodziców, dziadków. Jak kończą studia, założą rodziny, osiedlali się we Włocławku i żeby mieli do czego wracać. Żeby powstawały szkoły, zakłady pracy i nie były zamykane i wygaszane. Panie i panowie radni, tworzycie nową kartę w dziejach naszego miasta. Jak ją zapiszecie, to już od was zależy. Pozwolę sobie, proszę państwa, na koniec na pewną dygresję. Na pewno dzisiejsza sesja Rady Miasta pobije rekord oglądalności. I myślę, że to dobrze. Wiele osób będzie szczęśliwych albo rozczarowanych, ale na pewno uczniowie, nauczyciele, rodzice z Baczyńskiego wreszcie poznają wynik walki o swoją szkołę. Niezależnie nie z jakich państwo jesteście klubów partyjnych, jak będziecie głosować, chciałabym bardzo podziękować wszystkim radnym za ogromną pracę, za poświęcony czas, bardzo często prywatny, za państwa zrozumienie i pomoc. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Panie sekretarzu kochany, nie udzieliłem panu głosu, więc proszę, żeby pan respektował to, co ustaliliśmy. To, że pan zgłaszał, to jeszcze nie oznacza, że pan ten głos otrzymał. Proszę bardzo, o głos jeszcze prosiła pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23. I do głosu zgłaszał się radny Rafał Sobolewski. Na tym zakończymy dyskusję, przejdziemy do głosowania nad wnioskami. Panie prezydencie, panie przewodniczący, panie, panowie radni. Przepraszam bardzo, że zabieram cenny czas, ale wydaje mi się, nie ubliżajmy sobie, bo jeżeli przychodzi dyrektor i zabiera głos i argumentacją jest ilość wizyt posła, czy ilość wizyt ówczesnego prezydenta, czy ilość medali, czy pucharów, dlatego żeby otworzyć szkołę czy klasę sportową, to dla mnie to jest śmieszne. Kiedy ja mówię o kodowaniu, kiedy ja się martwię o tablice interaktywne, słyszę o gabinecie pielęgniarskim, o łazienkach, no może jeszcze o ciepłej wodzie, o kuchni, o stołówce, to ma każda placówka. Wydaje mi się, że to nie są w żadnym stopniu argumenty przemawiające dla klasy sportowej. Klasa sportowa powinna mieć zupełnie inną argumentację, bo to posiada każda placówka, czy moja, czy każda inna na osiedlu Południe. Ciekawi nas też to, ponieważ nauczyciele zespołu szkół nr 4 cały czas pracowali z uczniami gimnazjum i z licealistami. Pani dyrektor ma świadomość, ile razy podstawa szkoły podstawowej, podstawa programowa się zmieniała. Ciekawi mnie, który specjalista jest tak wszechstronny i się tymi pierwszakami tak skutecznie i tak jak dzisiejsze czasy wymagają, zaopiekuje. Interesuje mnie biblioteka, księgozbiory i wszelkie inne pomoce dydaktyczne związane z uczestniczeniem ucznia klasy pierwszej do szkoły, bo to są kąciki tematyczne i tak dalej, i tak dalej. Usłyszałam, że dzieci będą oddzielone, praktycznie odgrodzone.
Czy to jest XXI wiek? U mnie uczniowie 7-6-letni chodzą z gimnazjalistami, nie ma żadnych drutów kolczastych, ścian, tudzież innych murów. Ale powiedzmy, pochylamy się wszyscy nad zespołem szkół numer 4. Zakupimy to wszystko, na pewno jakiś nauczyciel lub jakaś szkoła podstawowa z południa może z mapy zniknąć. A jeśli tam pójdzie tylko 6 dzieci do tej klasy pierwszej? U nas się klasa nie otworzy. Nie mamy gwarancji. Tak jak uczniowie nie chcą iść do gimnazjum, do liceum, nie mamy gwarancji, że pobiegną truchcikiem do liceum sportowego czy do szkoły sportowej. Ja tylko chciałam podać przykład swojej szkoły. Jestem prawie 20 lat wice i dyrektorem. Nie miałam ani razu klasy sportowej i oddziału sportowego. W klasach 1-3 jesteśmy nie do pokonania na podium. W klasach 4-6 też. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. O głos poproszę radnego Rafała Sobolskiego, przepraszam, wiceprzewodniczącego Rafała Sobolskiego. Panie przewodniczący, szanowni państwo, no każda uchwała ma dwa oblicze. Jedno to jest to merytoryczne i wtedy możemy się pochylać nad tymi głosami za albo przeciw. Widać, że nawet środowisko jest podzielone ewidentnie bardzo głęboko. No i ten aspekt formalny. Wydaje mi się, że trochę zagubiliśmy się, jeżeli chodzi o procedowanie, dlatego że Komisja Edukacji zgłosiła wniosek o odroczenie tej dyskusji i chcę to jasno powiedzieć z tego powodu, że uchwała jest źle przygotowana. Wydaje mi się, że powinniśmy zakończyć dyskusję, pochylić się nad tym wnioskiem, go przegłosować i odroczyć, jeżeli taka będzie wola wszystkich radnych, dyskusję nad tym projektem uchwały do następnego posiedzenia. Wtedy, kiedy osiągniemy taki kształt, aby przynajmniej pod względem formalnym mógł być on procedowany i przyjęty. Bardzo dziękuję. Zatem przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Edukacji. Ale zanim to się stanie, to jeszcze o głos prosił prezydent Marek Wojtkowski. Zapraszam. Panie przewodniczący, szanowni państwo, więc wracając do oczywiście tematu. Ja oczywiście chciałbym bardzo państwa radnych prosić o to, żeby zagłosować w tej intencji, którą przedstawił pan wiceprzewodniczący Sobolewski. Szanujmy też nasz urobek Komisji Edukacji. Ja uważam, że wszędzie jest, drodzy państwo, potrzebny rozsądek. A tutaj szczególnie, ponieważ przed chwilą zauważyliśmy, że nawet środowisko oświatowe jest podzielone. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy tworzyli nowy byt, nową szkołę bez akceptacji kolegów i koleżanek dyrektorów. Ja nie chcę, pani dyrektor, dyskutować o stopniu przygotowania zespołu szkół przy ulicy Kalickiej do prowadzenia zajęć o charakterze sportowym. Rzeczywiście byłem kiedyś, miałem przyjemność grać tam w piłkę, ale mam ogromne wątpliwości, czy rzeczywiście ta szkoła w jakikolwiek jest przygotowana do prowadzenia zajęć o charakterze sportowym. Ja raczej byłbym, też chciałbym się zapytać, czy to, co powiedziała przed chwilą pani dyrektor Antosiak, w jaki sposób nauczyciele są przygotowani do pracy z dziećmi na poziomie szkoły podstawowej. Idąc dalej, to może w takim razie powierzmy misję powołania szkoły podstawowej panu dyrektorowi Markowi Wudeckiemu, który ma doświadczenie, ma nauczyciele i ma wiele osiągnięć w tym zakresie. Dlaczego nie? Ja obawiam się, drodzy państwo, że tutaj skupiła się dyskusja wokół jednej szkoły, zespołu szkół numer 4. I bardzo źle, że tak się stało, że nie rozmawiamy tutaj w jakimś wzajemnym porozumieniu, że chcemy tej szkole pomóc. Bo tak jak tutaj siedzimy, myślę, że wszyscy chcemy tej szkole pomóc, ale chciałbym, żeby najpierw ta szkoła, może pani dyrektor zechciała pomóc sobie. Bo rzeczywiście lobbowanie, przekonywanie posłów, radnych niczego tutaj absolutnie nie wnosi. Bo gdy dojdziemy do spraw merytorycznych, czy szkoła jest przygotowana, czy posiada bazę sportową, ja słyszę tutaj, że nie będzie żadnych kosztów. Otóż, drodzy państwo, koszty będą i to ogromne.
i bez żadnej gwarancji sukcesu, bo ja nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć w sposób odpowiedzialnie, udzielić odpowiedzi, że we wrześniu ta szkoła rzeczywiście ruszy z sukcesem, że zostanie przeprowadzony nabór. My, drodzy Państwo, odpowiadamy za środki publiczne, środki wszystkich mieszkańców miasta, więc bardzo proszę o rozwagę. Uważam, że we Włocławku szkoła sportowa jest potrzebna, tylko podejmijmy rozsądną decyzję. Rzeczywiście zespół niech się spotka. Uważam, że należy też zaprosić dyrektorów, którzy są obecni tutaj na tej sali, którzy również na południu prowadzą szkoły. I poszukać po prostu trzeba dobrego rozwiązania. Tak, szkoła sportowa we Włocławku jest potrzebna, tylko ja cały czas mam wielkie wątpliwości, czy rzeczywiście szkoła podstawowa akurat w zespole szkół przy ulicy Kalickiej. Może zacząć, lepiej byłoby zacząć od szkoły powiedzmy ponadgimnazjalnej czy szkoły średniej. Ale myślę, że jest to odpowiedź, której powinien nam udzielić zespół. Także bardzo proszę jeszcze raz o rozwagę, bo koszty naszych decyzji będą naprawdę duże, bo za chwilę przypuszczam przyjdzie, dostanę pismo na biurko sygnowane przez panią dyrektor z harmonogramem rzeczowo-finansowym i wtedy dowiemy się, ile set tysięcy złotych będziemy musieli poszukać, nie mając żadnej gwarancji, że zakończy się to sukcesem. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Przystępujemy do głosowania wniosków zaproponowanych przez Komisję Edukacji Rady Miasta. Pierwszy wniosek dotyczy odroczenia dyskusji procedowania nad projektem uchwały zgodnie z paragrafem 63 ustęp 1 punkt 8 Statutu Miasta Włocławek do następnej Rady Miasta. Kto z Państwa radnych jest za tym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Informuję, że za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, 8 było przeciwnych, a jedna osoba wstrzymała się. Zatem do prac nad tym projektem uchwały wrócimy na najbliższej sesji Rady Miasta. Już teraz mogę powiedzieć, że planujemy ją na 27 marca i wówczas dokończymy pracę. Przystępujemy do głosowania nad drugim wnioskiem formalnym. Zanim zagłosujemy, ja bym chciał się do niego odnieść. Nadal uważam, że że jest po prostu źle przygotowany. I nie można zobowiązać przewodniczącego Rady Miasta, ale no taki jest wniosek, więc nad nim będziemy głosować. Ponadto chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się, że nie ma potrzeby powoływania komisji doraźnej. Jest komisja edukacji, która się powinna po prostu nad tą sprawą pochylić i myślę, że tutaj na barkach przewodniczącej Komisji Edukacji będzie ewentualnie spoczywać ta praca. Szanowni Państwo radni, ale wniosek został złożony, więc przegłosować go musimy. Głosujemy drugi wniosek Komisji Edukacji, w którym zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta o powołanie komisji doraźnej składającej się z przedstawicieli Rady Miasta, na którą zaproszeni będą przedstawiciele samorządu. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za takim wnioskiem. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Informuję, że za wnioskiem opowiedziało się 10 radnych, przeciwko opowiedziało się 10 radnych, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. W związku z tym wniosek nie został przegłosowany, jest bez rozstrzygnięcia.